Załóżmy, że a jest rzeczywistą macierzą symetryczną stopnia n. Wówczas, po pierwsze, wszystkie wartości własne macierzy a są liczbami rzeczywistymi. Po drugie, wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym z tej, tej macierzy a są ortogonalne w naszej przestrzeni euklidesowej e do n. Po trzecie, istnieje baza ortogonalna tej przestrzeni złożona z wektorów własnych macierzy A. Po czwarte, dla każdej wartości własnej lambda i oraz stowarzyszonego z nią wektora własnego xi, unormowanego, zachodzi warunek xi i transponowane razy macierz A razy xi jest równe lambda i. No i po piąte dla każdego wektora unormowanego z tej przestrzeni x zachodzi taki warunek, że x transponowane razy a razy x jest większe lub równe niż lambda minimum i mniejsze lub równe niż lambda maksimum, gdzie lambda minimum to jest najmniejsza z wartości własnych, a lambda maksimum to największa. Ok, teraz mamy takie zadanie. Mamy tutaj macierz 2, 0, 0, 3 i chcemy dla niej po prostu sprawdzić warunki tego twierdzenia. Więc no, widzimy, że A jest macierzą rzeczywistą, symetryczną stopnia 2. No i co? Po pierwsze, wszystkie wartości własne macierzy A są rzeczywiste. No dobra, no to jest sobie sprawdźmy, przy czym to będzie raczej dosyć oczywiste, znajdowanie tych wartości własnych. No bo przypomnijmy sobie wartości własne to jest wyznacznik. O, to jest wyznacznik macierzy A minus lambda i. Liczymy ten wyznacznik i to, to się nazywa wielomian charakterystyczny, natomiast wartości własne to po prostu miejsca zerowe tego wielomianu. No to tutaj to dostaniemy 2 minus lambda razy 3 minus lambda. No i kiedy to jest równe 0? Kiedy lambda równa się 2 lub lambda równa się 3. No tak, no i przy macierzy diagonalnej, no to wartości własne, no to po prostu liczby tutaj na przekątnej. No i dobra, czyli tak, wszystkie wartości własne macierzy A są rzeczywiste. No tak, są dwójka i trójka. Dalej. Wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym są ortogonalne w przestrzeni. No to znajdźmy te wektory własne. Najpierw dla dwójki, czyli Czyli co? Bierzemy tę macierz po odjęciu dla dwu, dwójki, dostajemy macierz taką. Nakładamy na niej wektor jakiś x1, x2 i chcemy, żeby to było równe 0, 0. Co to znaczy? Z pierwszego nam wyjdzie wielkie 0 równa się 0, czyli żadna informacja. Z drugiego nam wychodzi, że x2 równa się 0. Ok, no dobra, no to to znaczy, że nasz wektor jest w postaci 1, 0 razy t. Gdzie te należy do liczb rzeczywistych? To są wektory własne, to jest przestrzeń wektorów własnych stowarzyszonych z wartością własną 2. Dobra, znajdźmy też dla trójki, więc dla trójki będziemy mieć minus 1, 0, 0, 0. Nakładamy x1, x2 równa się 0, 0, no i tym razem dostaniemy minus x1 równa się 0. I 0 równa się 0, czyli x1 ma być równe 0. Czyli nasze wektory własne to będzie 0, 1 razy t. Okej, okay, wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym są ortogonalne. Zdecydowanie tak, no bo możemy policzyć sobie tutaj, jak to się nazywa, iloczyn, iloczyn skalarny tych wektorów. Tutaj mamy wektor t0, tutaj mamy wektor 0t. No, i, i co, i to będzie teraz 0, czyli 0 plus 0 razy t to 0, i to jest 0, więc są ortogonalne. 3. Istnieje baza ortogonalna przestrzeni en złożona z wektorów własnych yy, macierzy A. Tak, t0 oraz 0t są bazą przestrzeni en, bo po pierwsze są liniowo niezależne, no bo tutaj nie dostaniemy jednego poprzez nie, jeden, nie jest kombinacją liniową drugiego i po drugie są dwa, czyli a, rozwijają przestrzeń, o, która jest wymiaru 2, no a właśnie nasza przestrzeń jest wymiaru 2, więc rozwijają ją całą. Dalej, no i są ortogonalne, co przed chwilą sprawdziliśmy. Dalej, czwarte. Dla każdej wartości własnej i odpowiadającego jej wektora własnego zachodzi warunek. X i transponowane razy a, razy x i równa się lambda i. No dobra, sprawdźmy. Więc nasz pierwszy wektor to było t0, czyli transponowany to będzie t0. Nakładamy na macierz 2, 0, 0, 3, i tutaj też robimy t0. No i co to nam wyjdzie? To nam wyjdzie t0. Tutaj jak nałożymy, to dostaniemy 2t i tutaj dostaniemy o, 0. I to się równa 2t kwadrat plus 0, czyli 2t kwadrat, przy czym, aha, przy czym e, dla każdej wartości własnej lambda i odpowiadającego jej wektora unormowanego ma być unormowany. Żeby był unormowany, to t musi być równe 1, to jeśli pod te podstawimy 1, to dostaniemy 2. No i to właśnie była wartość własna, która nam dała wektor t razy 1, 0. No więc dla tego wektora się sprawdza. Dla drugiego, dla drugiego też t musi być równe 1, żeby był unormowany, czyli długość 1. I wtedy dostaniemy wektor 0, 1 razy macie znowu 2, 0, 0, 3 i razy 0, 1. No to to będzie 0, 1. a tutaj jak wymnożymy u góry 0, u dołu 3, wymnażamy i mamy 0 plus 3, to jest 3. No i tak, to jest ta wartość własna właśnie, z której wyszedł. No i po czwarte, dla dowolnego wektora unormowanego zachodzi związek, że x transponowane razy a razy x jest mniejsze lub równe niż lambda maksimum, w naszym wypadku jest to 3, mniejsze lub równe i większe lub równe niż lambda minimum czyli 2. No dobra, no to weźmy sobie jakiś tam wektor unormowany. No to po pierwsze x1 i x2 muszą co do wartości bezwzględnej być mniejsze lub równe niż 1, żeby mógł być w ogóle unormowany. I nawet więcej, o, możemy napisać tak naprawdę x1 kwadrat plus x2 kwadrat musi być równe 1 kwadrat, czyli 1. Hmm, czyli możemy, a zresztą, sprawdźmy, co to będziemy mieć. x1, x2 razy macierz 2, 0, 0, 3 i razy x1, x2. No to będziemy mieć x1, x2, a tutaj nam wyjdzie 2x1 i 3x2. I teraz wymnażamy to i dostaniemy 2x1 kwadrat. Plus 3x2 kwadrat. No i my to możemy zapisać jako 2 razy x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus jeszcze x2 kwadrat. No i co my o tym wiemy? My wiemy, że to jest równe 1, bo to jest wektor unormowany, więc to jest równe 2 plus x1 kwadrat. A o tej liczbie wiemy tyle że należy do przedziału od 0 do 1 zatem nasza wartość 2 plus x i 2 kwadrat no będzie większa lub równa niż 2 plus 0 czyli 2 i mniejsza lub równa niż 2 plus 1 czyli 3 zatem tak, tutaj jest to spełnione dziękuję za oglądanie moich filmów jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.